Dzisiejsze wydarzenie objęte jest honorowym patronatem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz wójta gminy Komarówka Podlaska pana Ireneusza Demianiuka. Witamy serdecznie. Kochani, bardzo serdecznie witam wszystkich w Komarówce Podlaskiej, w naszej gminie, na ogólnopolskim turnieju tańca bajkowego. Wszystkie przebrania na to wskazują, że jesteśmy jak w bajce. Dzień dobry Państwu. Ja pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników, rodziny, bliskich, sędziów w murach naszej szkoły. Jest nam niezmiernie miło, że to miejsce Państwo Łowaczowie wybrali jako miejsce turnieju. Życzę miłych wrażeń i dziękuję Pani Annie Łowacz za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Dzisiaj w Komarówce Podlaskiej, co obserwujemy, czego świadkiem jesteśmy? Jesteśmy świadkiem powrotu do tego, co jest najpiękniejsze, do tańca towarzyskiego. Wcześniej przed pandemią też robiliśmy takie turnieje, jednak pandemia nam to wszystko przerwała, uniemożliwiła. Teraz wracamy pomalutku. Jak widać, pary nam dopisały. Co prawda grypka nas przeżyć ciągle gania tutaj, ale pary dopisują, są wspaniałe dzieciaczki. Chcemy, żeby w ten sposób nasze maluchy pokochały taniec towarzyski. Coś, co jest bardzo piękne według mnie. I one tutaj po prostu według mnie łapią bakcyla i są szczęśliwe, zadowolone. Ale rodzice jak pękają dumą. O rodzicach to już nie mówimy, bo rodzice to jest w ogóle inna bajka, którzy po prostu tak, oni wychodzą sami z siebie i podejrzewam, że jutro czy jeszcze dzisiaj będziemy mieli na forach społecznościowych mnóstwo relacji z dzisiejszej imprezy. Skąd pomysł tematyczny, bo właśnie ta bajka trwa? Powiem tak, jestem mamą szóstki dzieci i wiemy, jesteśmy rodzicami szóstki dzieci właśnie i wiemy, jak bardzo dzieciaki kochają bajki, jak bardzo przy tych bajkach są szczęśliwe. Tak, bajka przynosi nas w inny świat, w taki świat szczęścia. I tutaj myślę, tak doszliśmy do wniosku, że dzieci będą mogły pokazać siebie, będąc szczęśliwe i zadowolone. Przyjechało pół Polski, bo turniej ogólnopolski. Tak, turniej jest ogólnopolski. Pary są z wielu rejonów Polski, tak. Możemy wymienić najdalsze? Na pewno jest Komarówka Podlaska, jest Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Międzyrzec, kto jeszcze? Lublin, mamy Chełm. Warszawa. Która z tych postaci pani jako trenerce podoba się najbardziej? Bajkowych. Jaką bajkę pani lubi? No zawsze pytamy się o dzieci, o te bajki, ale przecież co nam zostało w pamięci? Jakie bajki? Flintstonowie. Są. Mamy Flintstonów, mamy. Tak, także zapraszamy też do naszej szkoły, do Radzynia. Będą dzisiaj jeszcze pokazy z Fit Kidu, bo mamy też taki sport, który się nazywa Fit Kid i też tutaj dziewczynki będą dawały pokazy, także warto. Komu należą się podziękowania za współpracę? Naszemu panu wójtowi gminy, Ireneuszowi Demianiukowi, który naprawdę wielkie serducho nam okazał. Ciekawe, czy umie tańczyć? Słyszałam, że umie. Nie sprawdzałam, ale słyszałam. Naszej wspaniałej pani dyrektor, pani Bożenie Kuzawińskiej, dzięki której możemy się tutaj spotkać właśnie i możemy patrzeć, jak nasze pociechy rozwijają swoje talenta i pokazują, co potrafią. Honorowy patronat marszałka województwa. Tak. Nie ma dzisiaj z nami pana wojewody, tak? Jednak tutaj właśnie pan Robert, pan wojewoda lubelski, Lech Sprawka tutaj właśnie, dzięki niemu dzieciaki też dostaną dzięki nim wspaniałe upominki, za co naprawdę jesteśmy wdzięczni. Upominki są mega, dzieci będą zadowolone i tutaj mamy jeszcze wspaniałych sponsorów, jakim jest Serenada z Radzynia, przepyszne sery, zapraszamy, oraz Bank Spółdzielczy z Radzynia Podlaskiego, który też wsparł nas naprawdę bardzo mocno. I na koniec, ilość uczestników i profesjonalne jury? Profesjonalne jury mamy z Lublina, mamy z Chełma, mamy też z Białegostoku jury. Ilość uczestników?
w sumie we wszystkich blokach jest około 200 dzieci. Także, bo jest podzielone dlatego, żeby właśnie było luźniej, ale około 200 dzieci mamy w obu blokach tańczących. Także mniej więcej po setce na blok. Panie wójcie, czy nogi same nie rwą się do tańca? Ci w Komarówce Podlaskiej, w naszej hali sportowej, faktycznie, jeżeli ktoś przebywa, same nogi ruszają w takt muzyki. Jest muzyka różna, jest muzyka i polska, i klasyczna, i latynoamerykańska. A to za sprawą ogólnopolskiego turnieju tańca bajkowego w Komarówce Podlaskiej. Jest bajkowo, jest pięknie. I opiekunowie częściowo, i nasi tancerze są przebrani za postacie bajkowe. Wszyscy pięknie tańczą, podrygują w rytm muzyki. Wszystko odbywa się w ramach turnieju. Wszystko, mówiąc poważnie, obserwują sędziowie, którzy do nas przyjechali tutaj z terenu i z Białegostoku, i z Lublina, i z innych miejscowości. W rozmaitych kategoriach oceniają naszych tancerzy, od najmłodszych po najstarszych. Jesteśmy w hali sportowej w Komarówce Podlaskiej. Tak jak powiedziałem, jest pięknie udekorowana, jest tutaj bajkowo, można powiedzieć bajecznie. Nasz turniej tutaj w Komarówce swoim patronatem objął wojewoda lubelski, pan Robert Gmitruczuk, któremu również bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zechciał takim patronatem wesprzeć naszą uroczystość. Z nami jest i dyrektor szkoły podstawowej, przy której hala się znajduje, pani Bożena Kuzawińska. Ale tak naprawdę nie byłoby tego turnieju, gdyby nie wielkie zaangażowanie państwa Anny i Marka Łobaczów. To oni sami tańczą i uczą tańczyć w szkole tańca Diament i podjęli się tej bardzo wymagającej próby zorganizowania takiego turnieju. Organizacyjnie wszystko jest dopracowane, dopięte na ostatni guzik, kolokwialnie mówiąc. Wszystko jest piękne. No i tancerze. Tancerze, którzy tańczą, ci najmłodsi, myślę, że każdego z widzów chwytają za serce. To są dzieciaczki od najmłodszych lat, potem będą starsze, większe kategorie, te starsze dzieci, ale ci najmłodsi tancerze, no po prostu są piękni, wspaniali. W kuluarach dowiedziałem się, że pan wójt również tańczy. Mało to, dowiedziałem się od pani Łobacz właśnie. Czy to jest prawda i czy wójt zaczynał również w tym wieku? Może w tym wieku co do dzieci to nie zaczynałem. Ja bardziej tańczyłem taniec ludowy, nie taniec towarzyski, tylko taniec ludowy, ale coś tam w towarzyskim, jakiegoś prostego walczyka czy poleczkę, też może nie tak profesjonalnie, ale próbuję swoich sił. Dla mieszkańców Komarówki Podlaskiej to również forma dodatkowych zajęć dla dzieci, które mogą zaproponować. Oczywiście, że tak. To, co powiedziałem na wstępie. Mam nadzieję, że ten turniej przyczyni się do takiej promocji tańca towarzyskiego. Pokażemy naszym dzieciom, że jest też i taka forma realizacji swoich pasji, swoich talentów, jak taniec towarzyski. Nie tylko piłka nożna, nie tylko szachy, inne zajęcia, ale również taniec towarzyski. Więc myślę, że to ten turniej, on zapromuje tą ideę tańca towarzyskiego tutaj w naszej miejscowości. Tak jak mówiłem, te turnieje przed pandemią już kilka razy się odbyły. Potem pandemia spowodowała, że no była przerwa, nie mogliśmy się spotykać i teraz podjęliśmy taką inicjatywę, żeby wrócić do tych turniejów, żeby one tutaj w hali się mogły odbywać. Tańczę od 5 roku życia. Kiedyś zaczynałam tańcząc w Sezamkach w Międzyrzecu, ale szybko przeszłam na taniec towarzyski. I taniec towarzyski tańczę już 6 lat. 6 lat. A jak to było z tobą? Ja aktualnie ćwiczę fitki też tutaj, ale zaczynałam też jako taniec towarzyski. Zaczęłam w wieku 3 lat, więc trenuję już lat 11. Takie turnieje, czy jest trochę stresu? Stres jest zawsze. Mniejszy, większy. Można się do niego przyzwyczaić, ale stres jest zawsze. Pomaga czasami? Tak, zazwyczaj pomaga, dodaje tej otuchy, siły i wychodzi lepiej. Stres. W takich turniejach wydaje mi się, że stres działa mobilizująco i że no, pomaga on w wystartowaniu i zawsze jest to jakiś plus.
Zauważyłem, że część par, oczywiście tańczą w parach osoby, ale część osób jest solo. Jak łatwiej, jak trudniej? Czy to ułatwia, czy to utrudnia zadanie? Nie to, że ułatwia, czy utrudnia. Chodzi o to, że to jest taniec towarzyski, powinniśmy tańczyć w parach jednak. Jednak jest problem taki, że większość chłopców nie chce tańczyć i dziewczynki zostają w tym same. Czy jakiś apel do chłopców? Chłopcy, tańczcie! Jak to jest tańcem pojedynczo i tańcem w parach? Pomaga czy utrudnia? No, taniec w parach... mi się wydaje, że to jednak pomaga, bo to wygląda też estetyczniej i... Jak się idzie już dalej, to też lepiej jest tańczyć w parze niż solo. Choć solo też można, jednak no, to nie jest to samo. Czego wam dziewczyny życzyć? Powodzenia na turnieju. Dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.